Polska w wersji wyjściowej. Także słuchajcie, aż się musiałam wam pochwalić. Samo założenie działalności to już jest ogromna sraka, ze względu na to, słuchajcie, że wy się pytacie w urzędzie, co zrobić, jak to zrobić, jak coś tam. Słuchajcie, ci ludzie w urzędzie nie ogarniają w ogóle życia. Oni wam nic nie powiedzą, nie potrafią wam w ogóle nic powiedzieć. Ja na początku chciałam prowadzić swoją działalność bez księgowej. No nie da się, bo dostajecie zupełnie sprzeczne informacje, niż faktycznie jest coś, wiecie, coś się faktycznie dzieje i coś faktycznie ma wyglądać. Więc żeby być bezpiecznym i nie mieć żadnych problemów, najlepiej mieć księgową, bo ona to ogarnia za was i ona siedzi w tym, wie co i jak. Ja, mimo że próbowałam w tym siedzieć, próbowałam czytać o tym wszystkim, i tak wyszło, jak wyszło, ponieważ ja na przykład coś przeczytałam, mówię, tak, to musi być tak i tak, i wiecie, dzwonię do księgowej, w sumie dzwonię, ja to piszę, piszę do księgowej, no, czy coś tam mam pozmieniać i to ma być coś tam, coś tam. A księgowa mi pisze, nie, ponieważ nie, coś tam, więc mega ciężko teraz coś samemu ogarnąć, bo w internecie pisze co innego, w urzędzie wam mówią co innego, a tak naprawdę zupełnie co innego jest prawdą, więc to jest ogromna fraka, już nie mówiąc o samym sanepidzie. Bo na początku miałam taką myśl, że chciałam przygotować, jakby mam takie pomieszczenie jakby osobne i chciałam w nim przygotować ten ciąg dekontaminacyjny, nie umiem tego nigdy wymówić, no wiecie o co chodzi, ten ciąg do sterylizacji. Czy jak ja to zrobię tak i tak, to czy jeżeli przyjdzie mi jakaś kontrola, to czy będzie spokojnie, bo jakby ja bym chciała zrobić wszystko full, idealnie tak, żeby się nikt do mnie nie doczepił, bo ja nie chcę mieć problemów. Nikt mi nie potrafił powiedzieć. Byłam w jednym mieście z jednego miasta, odesłali mnie do drugiego miasta. Pojechałam do drugiego miasta, z tego drugiego miasta odsyłali mnie do tego pierwszego miasta. Ja mówię, już taka, wiecie, zdenerwowana, mówię, no kurde, tam ci mi nie potrafią odpowiedzieć, tu mi nie potraficie odpowiedzieć, co ja mam do cholery jasnej zrobić, żeby było dobrze. I dostałam broszurkę, słuchajcie, dostałam broszurkę, w której nie było w ogóle żadnych odpowiedzi na moje pytania. I jeszcze hit, bo pisałam do nich maila, po miesiącu dostałam odpowiedź bez odpowiedzi. Słuchajcie, stwierdziłam, że na razie nie mam na to sił, nie mam też na to pieniędzy, bo tak naprawdę zakup autoklawu, przygotowanie tego pomieszczenia to byłoby ogromne pieniądze, a w sumie tak potem pomyślałam, że przecież są punkty sterylizacyjne, nie? Więc po prostu wystarczy, że będę płacić za sterylizację i to będą dużo mniejsze kwoty i realne kwoty do ogarnięcia, żeby po prostu oddawać te narzędzia, sterylizować w punkcie. I wiecie, wszystko jest idolo zrobione, a nie przejmuję się tym, że muszę mieć to u siebie, coś tam, wiecie. Organizacyjnie ja jestem, ja dojeżdżam do ludzi, nie? Organizacyjnie to ogarnąć, to jest wyższy poziom. A powiem wam, że pierwsze miesiące to są najgorsze miesiące waszego życia, bo po pierwsze potrzebujecie pieniędzy i zbieracie tych ludzi. Ci ludzie potrafią być bardzo różni i ja na samym początku jeździłam do wszystkich ludzi, nawet do tych tacych, wiecie, bardzo negatywnych ludzi, takich, z którymi po prostu no, nie dało się żyć. Pieniądze też no, skądśkolwiek trzeba było wyczasnąć, ja nie mówiąc już na tym, że pierwsze kilka miesięcy to jest totalnie na minus, totalnie na minus. Ja się w tym miesiącu cieszyłam, że już tyle ludzi do mnie wraca, jest tak fantastycznie. Ale mimo tego ceny są bardzo promocyjne, no bo ja potrzebuję ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć i wyrabiać tempo pracy, żeby ten czas był coraz krótszy. Już powolutku schodzę, ale dalej potrzebuję coraz więcej tego robić. No i wiecie, ogrom jest roboty, jest ogrom roboty, a pieniędzy nie ma nic, bo ja sobie tego dłużyłam pieniądze. Już tak myślę sobie, jeszcze pod koniec miesiąca idę na szkolenie, więc kolejne te pieniądze odłożone, które są tak stricte, wiecie, nietykalne na szkolenie i zaczęłam odkładać takie pieniądze, żeby odkładać, bo jeszcze pochłaniacz trzeba kupić taki lepszy, bo ten co mam, to jest taki, wiecie, za 100 czy tam 160 zł, taki gówno totalne, żeby cokolwiek było, no przydałoby się pochłaniacz z prawdziwego zdarzenia. Więc tak powolutku odkładam, mówię, fajnie, odkurzyło pieniądze w tym miesiącu, w końcu miesiąc, który ma przychody, nie? I tak patrzę, kończą mi się kolory, kończy mi się cleaner, kończy mi się wszystko, co może się kończyć i pilniki i wszystko, wiecie, wszystkie te rzeczy po prostu na wykończeniu. No i tak zaczęłam sobie myśleć, że w sumie przydałoby się mieć więcej pakietów niż 4, bo tych ludzi jest coraz więcej i tych pakietów przydałoby się mieć na zapas, więc właśnie pieniądze, które odłożyłam właśnie, właśnie zrobiły mi pa! Zrobiły mi bye bye i znowu jesteśmy na minus z racji tego, że trzeba było uzupełnić wszystkie te rzeczy. Jakby ten minus pewnie się jeszcze może do końca miesiąca, wiecie, jakby ogarnie, bo są ludzie i są ludzie. No ale nie będę oszukiwać, że jest fajnie i bajecznie, bo nie jest. Jakby jest bardzo komfortowo pod takim względem, że ja sobie sama wytyczam godziny pracy. Mimo tego, że ja na przykład nie chciałam pracować od samych ranków, a zwłaszcza, że dojeżdżam, więc muszę wstać dużo wcześniej i jeszcze dojechać, więc ten czas jeszcze więcej, wiecie, jeszcze dużo wcześniej muszę wstać.
Ale wiecie co, się okazuje, że najwięcej ludzi chętnie jest rano, o 6, o 7. I ja na 6, na 7 muszę być, czyli ja muszę jeszcze dojechać. Ale no, niestety okazuje się, że tak się nie da logistycznie to ogarnąć, więc i tak w sumie wychodzi na to, że robię rano, potem mam chwilkę przerwy, potem znowu jadę, znowu powiedzmy chwilka przerwy, albo od razu do następnego człowieka i tak okazuje się, że cały dzień jesteście w nachodzie. W sumie tych ludzi też nie da się dużo przyjąć w takich mobilnych usługach. Więc jest dużo plusów, dużo minusów. Dużo plusów tak właśnie, że ja sobie mogę sama planować dzień, mogę sobie wszystko sama ogarnąć. Nikt mi nie narzuca tempa pracy, bo to by było dla mnie najbardziej chyba zabójcze, bo to tempo moje jest dosyć spore i ja sobie je powoli zbijam. A jakbym miała iść do salonu, bo o tym myślałam, to tempo musi się szybko zbić i wiecie, ja bardzo dużo ludzi teraz jeżdżę i powiem wam, że te prace, które ja widzę po salonach, no wiadomo, tam jest czas, nie? Czas. To wiecie... No masakra jest czasami, no po prostu jest masakra, no to są rzeczy, których się nie da wypracować, robiąc coś szybko. I ja wiem, że można robić coś szybko i dobrze, ale zazwyczaj to jest po prostu szybko i nie jest dobrze. I ludzie to też doceniają, ale wiecie, no wiadomo, że też troszeczkę z tego czasu będę cały czas schodzić, no ale jednak gdzieś tam człowiek stara się to robić ładnie i wszystko, żeby było dobrze, więc to też jest taka zupełnie, wiecie, inna półka życia, taka bardziej komfortowa półka życia, w której to wy ustalacie zasady i w której to wy po prostu robicie to tak, jakbyście chcieli, żeby to wyglądało i jak najbardziej estetycznie, żeby to wyglądało. No, bo to takie są dosyć ważne aspekty według mnie. No, ale coś kosztem czegoś, więc mówię, no takie początki to jest tragedia i póki co jestem w tej tragedii i żyję w tej tragedii i powiem wam, że często zdarza mi się popłakać po prostu, bo no jest po prostu bardzo różnie. Są lepsze dni, są gorsze dni, są milsi klienci, są mniej mili klienci i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś narzekał na to, że coś źle zrobiłam. Chociaż te pierwsze prace, oczywiście, to możemy też od tego zacząć, że pierwsze prace, słuchajcie, jak jeździcie po tych klientach, czy przyjmujecie klientów, czy cokolwiek, to jest tak ogromny stres. Jeszcze ja wchodzę do obcego domu i wiecie, robię komuś te paznokcie. Powiem wam, że mnie pierwsze kilka razy, jak pojechałam robić paznokcie, to mnie tak zabił stres, że ja po prostu zrobiłam takie kulfony, takie kulfoniksy, że ja się nie dziwię, że na początku było mi też ciężko, no bo jak ktoś zobaczył takie kulfoniksy, no to nie chciał się do mnie umawiać, tak? A te złe rzeczy idą dużo szybciej niż te dobre rzeczy. A ja po prostu zrobiłam to totalnie nieświadomie, totalnie, tak wiecie, no po prostu to mnie tak zestresowała sytuacja. Jestem w obcym domu, robię pierwszy raz komuś obcemu paznokcie, że po prostu... Ja nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, po prostu stres mnie tak zeżarł i wydaje mi się, że to jest normalne gdzieś tam na początek, zresztą no, to jakoś trzeba zacząć mimo wszystko, mimo że się umie i tak dalej, ale to mówię, stres potrafi tak dobić, tak wam dowalić, że to jest po prostu no, inny wymiar. Więc tak, nie było kolorowo i już tyle razy się przepłakałam przez to wszystko, że stwierdziłam, że to nie jest warte po prostu, że moja psycha mimo wszystko jest troszeczkę ważniejsza, ona już jest rozwalona, więc nie warto. I to jest taki właśnie dla was, że tych psycholi nie warto trzymać, bo ci psychole i tak odejdą, jak troszeczkę podniesiecie ceny, oni od razu odejdą, oni jako pierwsi sobie pójdą. To pierwsze, a po drugie ci psychole prędzej czy później i tak odejdą, nawet jak te ceny się nie zmienią, albo będą mieli jakiś problem do was, albo będą ciągle jakieś takie sraki. Więc no serio, jakby nie warto, nie warto. No i też jest jeszcze kolejna rzecz, że słuchajcie, ja zawsze miałam problem z kręgosłupem, nie? Teraz troszeczkę się wam otworzę i troszeczkę wam ponarzekam, ale ja zawsze miałam problemy z kręgosłupem i wiecie, z czym to się wiąże? Że no ja jeździłam konno w ogóle, no to ten kręgosłup też miał przesrane. Ja to troszeczkę zaniedbałam i nie będę się tutaj, nie będę tutaj mówić, żeby wszystko fajnie, bo ja już dawno miałam mieć narezona z kręgosłupa i tak dalej, wrócić do lekarza. A nie wróciłam i tak przebimbałam, bo było w miarę stabilnie. No ale wyobraźcie sobie, jeździcie po różnych ludziach i to też jest właśnie taki minus. Niektórzy mają wysoko stoły, niektórzy nisko. U niektórych nie da się regulować tych stołów. No i właśnie to jest bardzo duży minus, a wiecie co, ja dążę do tego, żeby jednak dojazdowe usługi były tylko dodatkowymi usługami, a będę przyjmować w jakimś swoim punkcie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wiadomo, bo nigdy nie wiadomo, czy to w biznes dany się rozkręci, czy się nie rozkręci. Wydaje mi się, że wszystko idzie super w dobrą stronę, ale no wiadomo, wszystko czas po prostu pokaże, więc trzymajcie za mnie kciuki.
No ale póki co wydaje mi się, że rok to jest minimum, tak, żebym ja była w stanie jakiekolwiek pieniądze odłożyć, tak, żebym mogła przyjmować, wiecie, stacjonarnie. A żeby zacząć przyjmować stacjonarnie, to zaś będzie trzeba nową bazę klientów szukać, tak, którzy jednak chcą stacjonarnie przyjść, a nie żebym ja do nich przyjeżdżała, więc to będzie kolejny problem, ale to na razie nie jest problem na teraz, ale no... Jest ogrom rzeczy, o których trzeba myśleć, no i też takie właśnie dobijające to jest z tymi plecami, bo ja dopiero za ponad miesiąc będę miała lekarza, żeby dopiero dostać pewnie skierowanie na ten rezonans, zanim będę miała ten rezonans, zanim cokolwiek, to znowu kupę czasu, a te plecy już zaczynają mi naprawdę nawalać, wiecie, jakby, no jeżdżąc po tych ludziach, nie dość, że mam ciężkie walizki, cholernie ciężkie walizki, chociaż teraz już się dorobiłam taki na kółeczkach, to wam się w ogóle pochwalę, bo mam sztos walizunie. Ale mimo wszystko trzeba ją do auta wciągnąć, no to trzeba ją podnieść, ona jest ciężka. Nie każdy ma windę i nie zawsze idzie dojść z tą walizką tak, jakbym chciała jeżdżąc. Często, gęsto trzeba tą walizkę nosić. I moje plecy już mają naprawdę dosyć i coraz bardziej czuję te plery. Więc to nie jest dobrze. Mam nadzieję, że jak pójdę do lekarza, to lekarz wpadnie na jakiś genialny pomysł albo powie mi, że nie wiem, jakąś daną czynność lepiej by było robić, nie wiem, pływać czy cokolwiek, coś robić, żeby wzmocnić ten kręgosłup, bo jest lipa troszeczkę. A ja bym jednak nie chciała nic zmieniać mojego pomysłu na życie. Ewentualnie będę myśleć o wynajmie czegoś, tylko kurde, wiecie, wynajem to jest ogromna dawka finansowa, bo tutaj, okej, okay, auto. Auto też się może zepsuć, nie? No to też będzie duży problem. Ale teraz kradnę auto w sumie od rodziców, więc... Wiecie... Wiecie, wynajem salonu, czy jakiegokolwiek miejsca, nawet taniej po prostu jakiegoś miejsca, czy u fryzjera, czy gdziekolwiek, gdzie jest przystosowane miejsce, nie? No to już jest taki stały kolejny wydatek. No powiedzmy, mamy księgową, ZUS, co prawda ten ZUS póki co jest tym małym ZUS-em, ale to i tak już taką małą działalność to dobija strasznie. Tak, uzupełnienie materiałów, bo w sumie tak mało co zarabiamy póki co, ze względu na to, że trzeba ćwiczyć, przyciągnąć tych ludzi niską ceną i na razie to jest tyle. W następnych miesiącach pewnie będę podnosić cenę, no i zobaczymy co to się wydarzy, bo to i tak będzie cena niższa niż w salonach w sumie, co po niektórych. A i tak to jest w sumie luksusowa usługa, no bo ja dojeżdżam do wszystkich, wiecie, robię im w domu, więc... No nic, zobaczymy, jak to się wydarzy, bo aktualnie tak się nie da żyć, tak się nie da trenować. No właśnie, no i wtedy by doszedł jeszcze kolejny koszt stały, czyli lokal. Aktualnie, no... Nie jestem w stanie tego uciągnąć. Będę myśleć o tym jeszcze może, jak faktycznie, wiecie... podniosę ceny. I będę faktycznie z jakąś nadwyżką finansową być, to ewentualnie właśnie, nie wiem, połowę jeździć, połowę być w salonie. Jak w salonie zacznie być takie większe odłożenie, no to wtedy dojazdowo tylko, wiecie, tak sporadycznie, no bo chodzi to po prostu o te moje plecy, które... No jest ciężko. Jest ciężko, jeżeli chodzi o te moje plecy. Powiem wam, że no jest to, wiecie, jednak robicie, piłujecie, nawet jak bardzo chcecie się wyprostować, no to się nie da. Inaczej jak macie przygotowane biurko, wszystko i zrobione tak, żeby było wam dobrze, a inaczej jak jeździ się po ludziach, siedzi się tam, gdzie się no, da siedzieć. Więc no, powiem wam, że na pewno zawsze się wyobraża to w bardziej kolorowych barwach i ja na pewno wyobrażałam sobie to w lepszych barwach. Ale powiem wam, co zaskoczyło, bo myślałam, że będę tak minimum rok to będzie, zanim znajdę tak tych ludzi i że przez rok pewnie będzie taka totalna lipa. A powiem wam, że mija trzeci miesiąc i ten trzeci miesiąc jest już takim odrodzeniem ludzi. Co prawda pół miesiąca był za mnie walony na fulla, naprawdę na fulla. Koniec miesiąca jest taki luźniejszy, dlatego się do was odzywam i mam wychody na chodziwo. Jest trochę luźniejszy, ale dalej ci ludzie są. To nie jest tak, że ich nie ma, oni dalej są. Więc no, jest przełom, bo dwa pierwsze miesiące były takie, no wiadomo, trzeba tych ludzi skądś znaleźć, trzeba jakieś tych ludzi pozyskać. No, ci ludzie muszą zacząć mówić, ci ludzie muszą zacząć przychodzić. Się dowiadywać o tym, bo to nie jest takie łatwe, żeby się rozpromować, że tak powiem, bo tych salonów jest dużo i takich usług jest dużo. I trzeba myśleć, jak to zrobić, żeby dotrzeć do tego człowieka.
No powiem wam, że jest niezła sraka, ciężko ze wszystkimi, w ogóle tragedia. Dajcie znać, czy wy myślicie o zakładaniu jakiejś swojej działalności, bądź czy, nie wiem, macie jakiś pomysł na swoje działalności, dajcie znać. Albo co aktualnie robicie ciekawego, ja z wami bardzo chętnie na ten temat popiszę. Mi już tak nawet w połowie zdążyły włosy wyschnąć. Te treści końskie, te najbardziej upragnione dla mnie i dla was, no ale wiecie, no tak wam mówię właśnie, że aktualnie jesteśmy na minusiku. Musi to zacząć w końcu przynosić jakieś dochody, żebym była w stanie odkładać na konia, także no niestety potrzebujemy czasu, a wy możecie też troszeczkę wspomóc cegiełki, oglądając właśnie filmy u mnie. To też zawsze jakiś tam grosik, bo YouTube w sumie praktycznie nic nie zarabia, ale to wiecie, zawsze jakieś tam kilka złotych to do przodu, nie? Odłożone. Trzymajcie się, do zobaczenia, bajo!